stworzyły, a ich stwórca zaśmiał się upiornie. Dzisiejszej nocy miała się dopełnić zemsta doktora Złomensteina. Cześć, witajcie! Albo uszanowanko. Sami sobie wybierzcie wersję. Ja jestem Gringrove, a to jest event w grze Overwatch zatytułowany Zemsta doktora Złomensteina. Czekajcie, poprawię sobie tylko słuchawki, bo dostaję raka po prostu uszów. Generalnie event ten jest już od 11 października czy 10, więc są już dobre 3 dni temu, bo dzisiaj mamy piątek rano. Ja nie jestem na uczelni, bo mam wolne, dlatego zabrałem się za nagrywanie tego. I dzisiaj zamiast World of Tanks będzie zemsta doktora Złomensteina, ponieważ jest to naprawdę genialny tryb. Opowiem też o nim za chwilę, tak mniej lub więcej, bo odkryłem chyba złoty środek na zdobywanie dużych ilości punktów doświadczenia. Co za tym idzie, szybciej levelujemy, a co za tym idzie, szybciej dostajemy jakiekolwiek skrzynki. Więc to też jest spoko sprawa. Ale to jest system, który muszę opracować sobie dopiero, że tak powiem, rozpisać na karteczce. Oho. Z lewej. Jak oni mogą ginąć? No to są takie wylewy, że ja pierdzielę. A, i gram na średnim poziomie trudności. Nie ukrywam, że naprawdę jest on trudny. Na łatwym jest bardzo łatwy. Podejrzewam, że nawet solo bym dał radę to zrobić. Ale na średnim jest naprawdę kozacki. A co dopiero na wysokim? Uwierzcie mi, że na wysokim nie potrafię wygrać. A na średnim, na może z 15 gierek, 5 razy wygrałem. Wszystko zależy od drużyny, jaką mamy. Jeśli są wylewy, oj, to jest nieciekawie. Bardzo nieciekawie. O. I właśnie to daje takiego mega klimatu tej całej opowieści, tej całej historii. Dobra, moim zamiarem będzie skupić się na złomnikach, żeby się nie rozbijały o bramę. Szybko! No przecież, kurczę, no postawiłem heala swojego. No dobrze, trudno. W każdym razie bardzo, ale to bardzo podoba mi się ten styl i klimat zachowany takiej tej opowieści, którą opowiada chyba żołnierz. Także to jest taki tryb. To nie jest Tower Defense, to jest Gate Defense. Generalnie musimy bronić się przed falami dużej ilości wrogów. Tak jak teraz widzicie. Do tego co jakiś czas są bossowie. Tacy właśnie jak ten żniwiarz, który był przed chwilą. Ale za chwilę zobaczycie jeszcze kilku lepszych. Więc to jest kwestia tych 3,5 minut, które zostały do końca tej rozgrywki. Pod koniec tej rozgrywki wstawię jeszcze... Nie wybuchło. Wstawię jeszcze opening 20 skrzynek. A co mi tam? Żebyście zobaczyli mniej więcej co leci. Każdy na start dostaje jedną skrzynkę. Znaczy skrzynkę, taki kociołek z nagrodami. One teraz lecą normalnie ze wbicie levela. A każdy dostaje właśnie na początek jedną za darmo. Nie za level, tylko tak po prostu jedną, otwarcie. I z tego co się orientuję, zawsze wypada jedna legenda, ta nowa. A ta nowa legenda kosztuje 3000. Zresztą chyba zrobię osobny filmik z omówieniem tych nowych rzeczy, które są. Przejrzymy sobie może, co i jak leci. Aha, teraz mi dała. No dobra. No dobra, ja się zajmę złomnikami. On nie jest aż taki trudny, więc też jest spoko. Szokopona, cholera. No. Jednak
rozbiliście, bo jest też achievement za... Dobrze. Jest achievement za przejście tego na poziomie średnim bez niszczenia bramy. Znaczy, żeby ta brama się nie zarysowała. Mam złoty medal za leczenie, więcej niż Anna. No dobrze. Opatrzę to. No czy to nie jest piękne? I jeszcze jak pojawi się ostatni boss, to coś wam powiem, bo... No ja jestem posiurany po prostu. Ja jestem posiurany, bo... No to jest mega sprawa. Ojej, nie. O, zabiłem złomę Steina. W sumie przypadkowo, nie, ale... Nie mogę zginąć teraz. Żeby nasi jeszcze wstali. Dobra, nasi wstali. Bo jak giną wszyscy, to się kończy automatycznie gra. I przegrywamy. Zawsze musi być jedna osoba żywa. Ale chyba na łatwym poziomie to tak nie działa, ale na trudnym i na średnim tak. Dobra, mam to. No ja, jeszcze ja padłem. Kurka wodna. No w każdym razie, widzicie jak to mniej więcej wygląda. Jest super, jest mega, no co będę mówił, no. No ale czemu wydajecie wybuchać im? Kurde, no jakie wylewy, nie? I właśnie o to chodzi, że to może samo w sobie nie jest trudne, bo zobaczcie, mam prawie komplet złotych obrażeń, znaczy złotych medali, przepraszam. Komplet złotych medali sam, a reszta to tak trochę średnio ogarnia. Ale klimat jest tutaj naprawdę genialny, nie wiem kto na to wpadł w Blizzardzie, ale wow, daje okejkę. I to jest właśnie ostatni boss, czyli Wiedźma. I jak zauważyliście, Wiedźma to Mercy. Największe dzieło doktora Zumensteina to jest Roadhog, czyli jak on się nazywa po polskiemu? Nie dajcie zniszczyć tego. Nie mogę zginąć. No właśnie, Wiedźma źliczy. I ona jest bardzo... No tak, tylko że zaraz nam bramę zniszczą. No i padłem. Zumensztein jest skin, doktor Zumensztein, jest do Reapera, dynio głowy. Właśnie przegraliśmy, ale to nic, niczym nie przeszkadza. Niech powie. No, i to są wszystko cztery skiny. Do Roadhoga, tego złomiarza. Jak mówimy po polsku, to powiedzmy, no dobra. Wieprzu, złomiarz, łaska i żołnierz. Nie, co ja gadam? I żołnierz 76? Nie. I żniwiarz. Też noży XD. No właśnie w ten sposób to wygląda. Tryb bardzo fajny. Widzicie, że na średnim dość trudny, jeśli drużyna tak średnio ogarnia. Ja, no właśnie, więc w sumie tyle. Nikt nie chce sobie dać łapki, to ja tam sobie sam. Trudno. O, i mamy level up akurat. Widzicie, za przegrany 8-minutowy mecz, no dostałem 2000 expa, tak? Więc tak przekalkulujcie sobie, bo warto chyba. A ja chyba zrobię o tym osobny odcinek. Co? Może otworzymy kilka skrzynek, bo to będzie... Będzie fajnie, będzie śmiesznie. No to otworzymy sobie, nie wiem... 7, a co mi tam? No i tu właśnie lecą te rzeczy, tu widzicie. To są na 100% rzeczy z tego nowego Halloween. O, brzydka skórka. O, taka sobie. Otworzymy kolejną skrzynkę.
Dużo rzeczy leci z tego Halloween. O, to jest fajne. O Jezu, zawsze to chciałem. Znaczy zawsze to chciałem. Jak zobaczyłem, to chciałem. To są zwycięskie pozy. Jak pod koniec meczu bohaterowie stoją, to są nagrobki, więc na pewno będę tego używał, bo to jest genialne. Przynajmniej w moim odczuciu. No, a to skrzynki widzi. To są takie kociołki dyniowe, czy coś. Pieniążki, bastion, ale już mam taką. Straszne. Wow, super. Daruj sobie. Aha, no super. I pieniążków, ile psiąt? No to mało pieniążków. To tak. Może jakaś legenda jedna, co? O. O, bastion, to ja też chcę. Te nagrobki są naprawdę genialne, ja je będę chciał. Aha, to już mam. Dobra, otwórz skrzynkę. Fajne, fajne, to jest naprawdę genialne. Mi się bardzo podoba. O, coś różowego. O, zombiata. Jej. Wiecie co, teraz mam dylemat, bo mam skina... jakiego ja mam skina? Giniata? Czy jakiegoś tam... No, legendarnego w każdym razie. Ale ten jest genialny. One są po prostu piękne. Kurczę, no coś pięknego. Ojej, jak ta gra mnie rozpieszcza. Ej, no... Aha, nie rozpieszcza mnie. Poza waluta. Waluty jest chyba... No właśnie, 150. Otworzymy jeszcze jedną skrzynkę. A... No, szału to nie ma, nie widzę. Otworzymy jeszcze jedną? Dobrze, otworzymy. Dopóki legenda nie poleci. No i super, właśnie lecą te rzeczy, które chcę dostawać, czyli te pozy zwycięskie, bo one są naprawdę fajne. Otworzymy sobie jednak... O, coś mamy fajnego. O, legenda! I to jest skórka za 3000. To jest doktor z Womenstein. Bo właśnie chyba wam nie powiedziałem, że to są skórki za 3000. No dobrze, no to do kompletu jeszcze potrzebujemy Reapera. Też by było fajnie. O, no i żołnierz. No i to jest coś fajnego, że lecą chyba bardziej. Znaczy, no wiadomo, że to są te skrzynki z tego eventu, ale że lecą naprawdę częściej te fajne rzeczy. Otworzyłem 10 skrzynek. I wiecie co? Powiem wam, że to będzie na tyle, bo odcinki z Zemsty Doktora Zomensteina będą się pojawiać na pewno. Jeszcze kilka tam wrzucę. No dzisiaj wyjątkowo zamiast World of Tanks jest to. W sumie zobaczymy. Dobra, w każdym razie dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, to wiecie co robić. Niczego nie namawiam, do niczego nie zmuszam. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym to prawdopodobnie omówię... to, co zostało właśnie wprowadzone i może albo w osobnym, albo nawet w tamtym kolejnym odcinku powiem, co i jak wykminiłem z tym levelowaniem całym śmiesznym i fajnym. No, to w sumie będzie na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!